podczas tego pojedynku? Na chwilę obecną Federacja KSW. Maciek, z tego co dobrze liczę, 7 lat oczekiwania sympatyków MMA w Polsce, bo z tego co pamiętam, to 2007 rok Poznań, wydrukowane plakaty na walkę Khalidow Drwali, dopiero teraz w grudniu 2014 roku. Wcześniej. Ciało, słowo ciałem się staje, tak powiem. Ja myślę, że czeka się na wielkie utwory muzyczne, na wielkie dzieła literackie i wszystkie też i wielkie walki muszą być okupione ciężką pracą. No po prostu mam nadzieję, że oczekiwania związane z tym, bo to czasem jest tak, że jak się za dużo oczekuje od właśnie filmu albo czegoś innego, to można się tym zawieść. Natomiast myślę, że tutaj ci dwaj panowie gwarantują, że było warto tyle lat poczekać. Carmon, Okami, Wasilewski, to była taka kurtyna, zasłona dymna do negocjacji? Nie, rozmawiamy ze wszystkimi zawodnikami. Przecież pozyskujemy cały czas zawodników w najpopularniejszej, również dzięki Mamedowi, kategorii średniej 84 kg. I cieszymy się, że udało nam się już przed Krakowem doprowadzić do tej walki. Znaczy, żeby na Kraków doprowadzić do tej walki i że będzie to ta walka, na którą najbardziej czekaliśmy i do której najbardziej chcieliśmy doprowadzić. KSW 29, pierwsza gala w Krakowie w nowej hali i trzeba powiedzieć, że Mamed Khalidow od razu pojedzie do jaskini lwa, bo Kraków to jest miejsce gorilli Tomasza Drwala. No, powiem tak, pierwszy raz w Krakowie, pierwszy raz w dużej hali i największe hali tak naprawdę. To chciałem powiedzieć, przejęczyłem się. No i oczywiście pierwszy raz Polakiem w Polsce. I co ty na to? Znaczy w KSW. No, jestem sam ciekaw, oczywiście 7 lat, nie nawet więcej chyba. 2006 rok chyba. Od 2006 roku to było pierwsza zajawka nasza jakby walki, już tam gdzieś się pojawiały te propozycje. Mieliśmy walczyć i od tamtej pory tak nasze drogi się rozchodziły. No może po prostu dojrzeliśmy teraz do tej walki i również kibice, więc mam nadzieję, że mam dobrą walkę damy i nie zawiedziemy kibiców. Jeszcze kilka tygodni temu, kiedy tutaj w tym studiu ogłaszaliśmy rywala dla Michała Masakry Kity na galę Promak 3 w Częstochowie, no wydawało się, że tam w walce wieczoru pojawi się Tomasz Drwal. Gdzieś życie to wszystko zweryfikowało. No i powiem tak, czy upadek biznesowy tamtego przedsięwzięcia przyspieszył twoją decyzję o podpisaniu kontraktu z KSW? To znaczy, ja bym się jeszcze nie wypowiadał na temat upadku biznesowego, natomiast no, ja też miałem ciężki orzech do zgryzienia, bo jakby miałem dwie opcje i opcja na Kraków po prostu była dużo, dużo lepsza, natomiast nie wiem, czy to nie zarzutowało na to, że ta Częstochowa nie zostanie przeniesiona po prostu i tyle, no. Jak gdyby popłynąłem z prądem, można powiedzieć. Tomek, a możesz powiedzieć publicznie, bo ty byłeś ambasadorem tej organizacji. Dlaczego my jako wasz partner telewizyjny dowiedzieliśmy się o odwołaniu gali z internetu? No, bo to jest tak mało poważne, ja już, powiem szczerze. No, nie mogę brać odpowiedzialności za cudze decyzje, no po prostu i tyle. To jest na dzień dzisiejszy, bo ty no, byłeś człowiekiem, z którego Polacy byli dumni, biorąc pod uwagę takich ludzi, którzy wyjeżdżali stąd, za ocean i walczyli w UFC. Ty jesteś cały czas rekordzistą. 6 walk, 3 zwycięstwa, 3 porażki. Na ten etap kariery, na którym się obecnie znajdujesz, taka walka z Mamedem, to jest absolutne spełnienie marzeń? To znaczy, to jest wyzwanie, no nie? Na pewno lepsze wyzwanie, lepsza szansa walczyć z Mamedem niż walczyć 15 listopada z jakimś Brazylijczykiem, nie wiadomo skąd tak naprawdę. I jest tutaj facet, który nie przegrał walki od 18 razy z rzędu i chyba dla każdego fightera jest to wyzwanie, bez względu czy walczył w UFC, Bellatorze i innych organizacjach. No bez wątpienia jest tutaj wykreowany i stworzony numer jeden w Polsce i mam okazję się z takim facetem zmierzyć, także no, tutaj nie było, trzeba było dogadać kwestię kontraktu i tyle, i poszło. Mam dobrą pamięć, powiedziałeś stworzony, wykreowany, to znaczy nie zgadzasz się, że to jest numer jeden w Polsce nie, w kategorii średniej? Zgadzam się, ale no, to jest też tak, że ten sport jest częścią show biznesu, no, jak gdyby, nie wiem, porównując to do tego, co się dzieje w Stanach, to tam też jest kreacja zawodników, też są, jak gdyby idą jakąś drogą, to samo się dzieje w boksie, natomiast no, to nie jest tak, że ja tutaj ujmuję Mamedowi, że jest słaby albo cienki i tak dalej, po prostu, no, po prostu dla mnie jest to szansa i tyle, no, tak naprawdę w tej walce ja mogę więcej zyskać niż stracić.
Też tak to odczuwasz, że ty masz więcej do stracenia w tym pojedynku w Krakowie? Czy więcej do stracenia? W każdej walce jest do stracenia coś, więc tutaj jakby przegrywamy i spadamy w dół, więc czy jest to z Tomkiem walka? Mówię, ja powtarzam cały czas, że ta z Tomkiem walka to jest takie wyjaśnienie tutaj u nas na podwórku, bo cały czas w kuluarach chodzi, że jednak Tomek, mamy i mamy i Matele. No Matele, ja wiadomo, że ja się z Matelą bić nie będę, bo się przejeździmy i tak dalej. No, tutaj jest taki moment. No i gdzieś tam się pojawiało to przez tyle lat i tak jak powiedziałem, dojrzeliśmy do tej walki i po prostu w ten sposób chcemy zobaczyć, kto jest lepszy na naszym podwórku polskim. A twoim zdaniem Tomek to jest zawodnik dobry, bardzo dobry, świetny. Jak ty go postrzegasz, tak zupełnie analitycznie patrząc? Na ten moment uważam, że jest w najlepszej formie. Najlepszej, bo jakie był do tej pory. Czyli uważasz, że dzisiaj Tomek jest lepszy niż wtedy, kiedy walczył w UFC? Oczywiście, tak. Zgadzam się. A jak ty? Zgadzam się, ponieważ no, to też jest tak, że ja teraz widzę te wszystkie błędy, które popełniłem, widzę te porażki w UFC. Wiek, doświadczenie i to jak gdyby zrobi lepiej z nas tych prawdziwych fighterów i tak naprawdę im starszy, bardziej doświadczony, tym możemy się spodziewać, że to widowisko w Krakowie będzie ciekawsze. Tomek, ty oprócz tego, że jesteś świetnym zawodnikiem, to jesteś równie doskonałym trenerem, ale też analitycznie potrafisz patrzeć na ten sport i żywo się tym interesujesz. Jak ty dzisiaj pozycjonujesz Mameda w tej światowej hierarchii kategorii średniej? To znaczy, ja jakoś nie analizowałem tego pod takim kątem, no, czy tam trenerskim i tak dalej. Ja tak naprawdę zaczynam się bawić w trenowanie, bo problem polskiego MMA jest taki, że no nie ma tutaj jak gdyby zawodowych trenerów, którzy się zajmują zawodnikami i każdy ma jakąś swoją drogę przygotowania, każdy ma swój jakiś warsztat, na którym bazuje i ciężko tutaj jest jak gdyby obrazować. Też należy pamiętać, że na własnym przykładzie można się pośliznąć w ringu, można głową wylądować na kolanie przeciwnika, to jest wiele czynników zależnych od zawodnika, ale też niezależnych. No, też szczęście trzeba mieć. Zapytam o to samo. Dobry, bardzo dobry czy świetny zawodnik? No, wynik mówi sam za siebie. No, 18 wygranych z rzędu chyba nie trzeba więcej tłumaczyć. No, przecież też nie walczył z Bielekim, ranking jest i tak naprawdę walka wszystko weryfikuje. No, tutaj zweryfikowała, że jest numerem jeden.